Witamy Was w kolejnym odcinku Free Race to Style. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam najnowsze trendy na wiosnę lato 2018. I w dzisiejszym odcinku oprócz mnie oraz Eli. Cześć! Zobaczycie także gościa specjalnego, Lilę. Hej! Zapraszam. W takim razie zacznijmy może od Eli. No więc ja w tym odcinku postanowiłam skupić się na jednym elemencie garderoby, mianowicie na trenchu. Trench jest takim elementem garderoby, który w zasadzie nigdy nie wyszedł z mody. Pewnie nasze mamy, nasze babcie mają takie trenche w swojej szafie i fajnie jest wiedzieć, że w tym sezonie on jest takim ogromnym hitem. Ja postanowiłam pokazać go w trochę mniej klasycznej odsłonie. Nie do sukienki, nie do jakichś takich eleganckich spodni, ale właśnie w wydaniu bardzo miejskim, takim streetowym. Okej, a ty, Lila, co myślisz? Dla mnie to w ogóle jest super. I właśnie strasznie podoba mi się to takie dobranie, że wiesz, ten trench jest taki klasyczny i do niego dołożyłaś takie kolorowe dodatki, trochę sportowo, tak w sumie na luzie. I ten trench, tak jak właśnie powiedziałaś wcześniej, jest czymś takim, co w sumie powinno być w każdej garderobie. Tak. I on i tak pasuje w sumie do takich bardzo eleganckich rzeczy, ale właśnie zarzucony w ten sposób na co dzień, myślę, że spoko. Właśnie chciałam pokazać, że kobiety, które zazwyczaj używały go do sukienek, na jakieś eleganckie wyjścia, mogą sobie też pozwolić na to, żeby jak idą na, nie wiem, nawet na spacer z psem, żeby mogły sobie go po prostu zarzucić do Adidasów i nie bać się tego. Łukasz, a ty co myślisz? Dla mnie bardzo fajne jest to, że użyłaś trenchu, ponieważ trench, tak jak wiemy, jest must have'em tego sezonu i on pojawia się naprawdę w wielu odsłonach, czy to zdekonstruowany, czy w printy, czy oversize'owy. Ty użyłaś klasycznego, ale przełamałaś go właśnie w taki sposób bardzo sportowy, taki nieoczywisty tak naprawdę. Plus użyłaś pasków, które też są bardzo mocne w tym sezonie, ale dla mnie punktem, który uzupełnia całość i jest taką kropką nad i, której ja zawsze szukam w każdej stylizacji, jest torebka, która idealnie uzupełnia całość. No i taki był zamysł. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od torebki, ponieważ najpierw zobaczyłam torebkę, a potem zobaczyłam całą resztę. Więc fajnie, że zauważyliście dokładnie to, na czym mi zależało. Jeśli chodzi natomiast o Twoją stylizację, Lila, to dla mnie jest mega plusem to, że użyłaś tej torebki w pasie, ponieważ to jest must have tego sezonu i ja bardzo lubię ten trend, nie wiem jak Eli. Ja też bardzo, właśnie miałam to powiedzieć, że zwróciłam na to uwagę, bo to jest super wygodny patent na torebki, na to, żeby nie bolały nas plecy. Dokładnie, właśnie to jest coś takiego, co ja najczęściej noszę teraz, właśnie zamiast tej torebki normalnie założonej na ramię, właśnie na pasie sobie wiąże, jest naprawdę o wiele wygodniej, mamy wolne ręce, także to jest bardzo spoko. I właśnie jeżeli chodzi o moją stylizację, to skupiłam się w sumie przede wszystkim na tej jednej części, czyli w sumie na tym zestawie całym, jeżeli chodzi o spodnie i właśnie tą kurtkę. I w sumie mam tutaj tylko dwa kolory i właśnie zrobiłam to tak trochę minimalistycznie i... Właśnie fajny jest ten minimalizm, ta, że nie użyłaś też za dużo kolorów i to nawiązanie tutaj do tego też bardzo mocnego trendu, czyli odzieży roboczej, takiej militarnej trochę, bo ta kurtka tak mi się kojarzy trochę z taką odzieżą roboczą. A jeszcze wracając trochę do tej nerki, czy torebki w pasie, to też można wspomnieć, że to jest fajny gadżet właśnie na lato, bo teraz zaczynają się koncerty, wszelkie festiwale i to jest idealny gadżet właśnie na taki sezon. No i nie zapominajmy też o trendzie jednokolorowych garniturów, które świetnie wyszczuplają sylwetkę. No, przy okazji te spodnie, które podkreślają talię i są z szerokimi nogawkami, też są mocno osadzone w trendach. Czyli no i też robią dobrze figurze. Tak, czyli mamy ten fokus na talię, który w tym sezonie jest modny, oraz fokus na ramiona, ponieważ kurtka ma też szerokie ramiona. No i właściwie w sumie te komplety są czymś takim, że możemy dorzucić albo wysokie obcasy i mamy taką super elegancką stylizację na wyjścia, albo właśnie jakieś takie buty płaskie typu mule, które ja tutaj akurat dałam modelce, albo sneakersy, cokolwiek właściwie. Jest to taka stylizacja na co dzień, że możemy po prostu nie chodzić do pracy, do szkoły, gdziekolwiek. Tak naprawdę w dzisiejszych trendach na sezon wiosenno-letni stawiamy na praktyczność.
No i co, słuchajcie, po minimalistycznej stylizacji Lili nagle po prostu wybuch kwiatów. Flower power. Stylizacja Łukasza. Lila, a co ty w ogóle myślisz o tym? W ogóle dla mnie ta stylizacja po prostu krzyczy wiosna, lato i to jest właśnie świetne, bo nawet jeżeli mamy za oknem taką pogodę niepewną, to ubranie czegoś takiego to już jest w ogóle, wszyscy dookoła nas są szczęśliwi, tak mi się wydaje. Myślę, że zwraca uwagę też. Dokładnie, jeżeli chodzi właśnie o samą stylizację, to te kwiaty w ogóle, kwiaty są hitem według mnie. Flower power, totalne, ale o to mi chodziło. Generalnie o ten trend łączenia printów przy przeskalowanych różnej wielkości kwiatów akurat w tym wypadku, bo też występują na przykład w pasach bardzo te połączenia. I tutaj mamy te kwiaty na różnych kolorystycznych płaszczyznach, w różnych formach, które wydaje się, że mogą nie pasować do siebie, jednak według mnie tworzą taką fajną, harmonijną całość, którą uzupełniam właśnie spokojniejszymi dodatkami. Jasne. Właśnie mi się bardzo podoba użycie tych klasycznych dodatków, czyli w tym wypadku tej pudrowej marynarki, która bardzo fajnie harmonizuje całą stylizację i tworzy jakoś tak, wydaje mi się, że patrząc na to, teraz mogę spokojnie powiedzieć, że to jest spójna całość, bo tak to, jak widzimy, to zawsze ludzie boją się mieszania printów, no bo nie zawsze im to też dobrze wychodzi. To trzeba czuć jednak takie... To jest dość kontrowersyjne łączenie. Tak, no tak, ale trudne. W sumie receptą na to jest właśnie użycie takich harmonizujących dodatków jak buty czy torebka. I właśnie w sumie ja to chciałam powiedzieć, że tak jak mówiliśmy wcześniej o tej wygodzie, to tutaj tak samo, czy nie wydaje wam się, że ta chustka w sumie założona na głowę już robi taką robotę, gdzie nie trzeba układać włosów, szczególnie dziewczyny mają z tym problem rano, zarzucimy coś takiego na głowę i już jest stylizacja w sumie gotowa. A daje efekt wow. No, no wystarczy nawet biały t-shirt do tego i już jest. Dokładnie. Czyli znowu się zgadzamy, że stawiamy na wygodę, ale dodajemy elementy elegancji. I szaleństwo. I szaleństwo. Dokładnie. To już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy i jest to jedynie mały wycinek tego, jakie trendy obowiązują w tym sezonie. Jednak pamiętajcie o tym, że w tym sezonie stawiamy przede wszystkim na wygodę i komfort. I chyba się z tym zgodzicie. No tak, a przede wszystkim, kochani, nie bójcie się eksperymentować. Zarówno z printami, jak i z mieszaniem sylwetek sportowych z eleganckimi. To jest bardzo, bardzo modne w tym sezonie. I zostawcie na dole komentarze, jakie są wasze ulubione trendy na ten sezon. Ja z naszej strony chciałbym bardzo ci, Lila, podziękować za udział w dzisiejszym odcinku, bo naprawdę super. Było mi bardzo miło. Nam również. I nie zapomnijcie, żeby... subskrybować, lajkować nasz kanał. I za dzisiaj dziękujemy. Do zobaczenia. Pa.